Jesteśmy już chyba na wizji, taki tajny znak dostałam. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy do nas dzisiaj przyszli. Nie wiem, czy widać takiego małego kawalera, bo dużego kawalera na pewno widać. Jego przedstawiam, to jest nasz dzisiejszy super gość w cyklu Między Słowami. Paweł Sołtys lub Pablo Pawo, o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Dobry wieczór. Natomiast mały kawaler, który tutaj być może czasem będzie widoczny, to jest Hipcio, jamnik szorstkowłosy, który podobno jest już kultowym jamnikiem Mokotowa, więc proszę podziwiać tego wspaniałego stwora, który tutaj z nami przebywa. Ale nie w sprawie Hipcia dzisiaj się spotkaliśmy, tylko w sprawie słów. Ten cykl, którego jesteś gościem, bardzo Ci dziękuję za to, że się zgodziłeś do nas przyjść. To jest taka próba rozmowy o mocy słów, o tym, czym jest język, o tym, w jaki sposób mówimy, co to o nas mówi, jak mówimy. I chciałam zacząć od czegoś, co właściwie chyba nie schodzi nam w tej chwili z ust i z głów, czyli gdzieś połączenia tego, czym jest język, czym jest myślenie o mowie, a z drugiej strony sytuacją polityczną czy geopolityczną. Ty jesteś wielbicielem jamników, to już widzimy. Jamniki są wielbicielami. Hipcio, dobrze, no siadaj sobie tutaj, tak. Nie. Hipcio tutaj świetnie się prezentuje, od razu widać, że ma parcie na kamerę. Strasznie nam oglądalność. Tak, pieski i kotki się świetnie klikają, ale wróćmy do tonów poważnych, bo chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Ty jesteś niedoszłym rusycystą, prawda? Mówiłeś o tym w paru miejscach. Przyznajesz się, że język rosyjski jest językiem, który jakoś był dla Ciebie i jest ważny. I chciałam Cię zapytać, czy Ty, będąc jednak jakimś znawcą języka i kultury rosyjskiej, lepiej rozumiesz to, co się w tej chwili dzieje w Rosji? Czy to Ci daje jakieś poczucie lepszego zrozumienia? To znaczy, boję się, że językoznawstwo i literaturoznawstwo jest trochę bezradne wobec tego, co się dzieje w Rosji. Z drugiej strony ja też jednak nigdy nie uważałem się za eksperta. Studiowałem długo wprawdzie, ale bez dyplomu. I prawdę mówiąc, ostatnie 15 lat mojego życia to kontakt z kulturą rosyjską mam poprzez książki raczej. No, tam byłem parę razy, natomiast zupełnie nie czuję się na przykład specjalistą od polityki rosyjskiej. Oczywiście mam tę przewagę, że mogę na bieżąco czytać to, co się pisze tam. Tak, albo na przykład co reżim z siebie wydaje. Znaczy, wolałbym chyba nie znać rosyjskiego, jak czytam to, co ten reżim z siebie wydaje. No ale tak, to jest ciekawe. Z drugiej strony to jest też o tyle ciekawe, że bardzo duża część bohatersko broniących się Ukraińców to są ludzie rosyjskojęzyczni, szczególnie w Charkowie, ale nie tylko. No, w Mariupolu też i w paru innych miastach, więc to też czytam. Natomiast prawda o kulturze, bo to teraz jest troszkę taka dyskusja, czy należy bronić kultury rosyjskiej, prawda? No tak, czy wykreślać to, wszystko, czy my mamy czy wyrzucać z półek wojnę i pokój? Znaczy, no oczywiście, że nie należy nic wyrzucać z półek, natomiast jak przez 2 lata polskie teatry nie będą grać rosyjskich sztuk, to nic się strasznego nie stanie. I mówię to jako rusycysta, to znaczy ja uważam, że po tych strasznych latach 90., które w Rosji było o wiele straszniejsze niż w Polsce, niewyobrażalnie, więc oni mieli jednak 20 lat szansy na zbudowanie czegoś, a udało im się zbudować bardzo eleganckie państwo faszystowskie. Więc mówię to z bólem jako rusofil. Należy to państwo zgnoić i stępić do cna. Ile się da, kulturę również. I oczywiście po drodze będą pewnie niesprawiedliwości. Natomiast chyba nie widzę innego wyjścia. Jak myślę o tym, to raczej myślę o ofiarach bombardowań w Mariupolu, a nie o jakimś biednym pisarzu rosyjskim, który trochę nie popiera Putina, ale też tak głośno może nie zawsze to mówi. Oczywiście są bohaterowie, no, ludzie, którzy wychodzą na ulicę
rosyjskich miast, dzisiaj szczególnie, są bohaterami, bo grozi im 15 lat więzienia, a między nami mówiąc, raczej mają pewne pobicie, utratę pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z różnych powodów to jest garstka i też przez wiele lat jakby przymykano oko, bo ten faszyzm przecież nie pojawił się nagle 28, czy tam 24 lutego. Nie, on od 10 lat krok po kroku sobie wytyczał nowe ścieżki. Nawet ja właśnie patrząc z daleka na Rosję, to było widać też po tym, jak wzrastała, a ona się zaczęła naprawdę już 10 lat temu, powolna fala powtórnej emigracji, tej tak zwanej postępowej inteligencji. Znaczy ludzie zaczęli się orientować, że okej, tu się znowu nic nie uda, to znaczy znowu dojdziemy do jakiejś ściany, będziemy mieć za chwilę 37 rok i pal 6, że ludzie będą nas na całym świecie nienawidzieć, to prawdopodobnie ta inteligencja postępowa zacznie być wsadzana do więzień albo zabijana, co zresztą się dzieje, tak? To znaczy nie jest to oczywiście stopień 37 roku, bo takie porównania też zawsze są niebezpieczne, bo wtedy jednak prawie 3 miliony osób zostało zabitych między 37 a 38 rokiem. Natomiast pewien sposób myślenia tego reżimu o świecie, myślenia o kulturze, no to jest bardzo podobne i tutaj nie ma czego bronić naprawdę. Paweł, nazywasz się rusofilem, to w takim razie co ciebie już może odcinając rozmowę o geopolityce, bo myślę, że nie po to też dzisiaj tutaj jesteśmy, ale jednak ten wątek rosyjski jest jakoś dla mnie ważny, bo mam wrażenie, że jak będziemy zaraz rozmawiać też o twoich tekstach i o twoim sposobie pisania i rozumienia języka, wydaje mi się, że może to mieć jakieś znaczenie. I chciałam cię zapytać, co ciebie w takim razie jako człowieka ciągnie do kultury, literatury rosyjskiej? Co tam znajdujesz? Teraz to strach mówić, tak? Czy to w ogóle wypada o tym mówić? I mówię tak poważnie, znaczy, czy w ogóle się powinno mówić o tej kulturze, czy nie powinno się jej na dwa lata zapomnieć, ale no oczywiście, że się nie da. Wiesz, mówimy o kulturze jako całości, tak? Też ja na swoje pocieszenie mam to, że większość tych największych rosyjskich pisarzy na przykład to byli buntownicy, więksi bądź mniejsi, tak? Czechow, który właściwie pierwszy opisał Sachalin, czyli coś, co było taką początkiem następnych gułagów już przy sowieckiej władzy, czy Bułhakow, czy Płatonow, któremu zabito syna i którego nie wydawano. I tak można by wymieniać, czy Zamiatin, czy Babel, któremu wybite wszystkie zęby, a następnie zabito strzałem w tył głowy, mimo że był komunistą. Więc właściwie na swoją ochronę mam to, że ci najwięksi pisarze rosyjscy, których ja podziwiam, byli buntownikami. Oczywiście zawsze ktoś może powiedzieć, a tam Dostojewski wręcz przeciwnie. No to też można szukać, że młody Dostojewski był buntownikiem. Dopóki go nie postawili tam przed karą śmierci, to potem mu się zmieniło. Po ułaskawieniu carskim, bo on został ułaskawiony. Bo był w takim kółku też. Natomiast to jest z jakiegoś powodu, może właśnie z powodu, że bezlitosny jest to kraj i bezlitosna była ta władza, carska również. Ta literatura końca XIX i XX wieku, co najmniej do lat 60., no była nieporównywalna chyba z żadną inną na świecie. Miała bardzo szerokie spektrum głosów różnych, bo czymże zupełnie innym jest Harms, zupełnie innym właśnie Zamiatin, a jeszcze zupełnie innym, nie wiem, Bułhakow czy Babel. Ja tam znajdowałem po prostu rzeczy, które mnie uwodziły, były piękne. No, literatura piękna powinna być piękna i powinna uwodzić czytelnika, zabierać go w jakąś podróż, a bez wątpienia, gdyby nie Babel,
nie jestem pewien, czy ja bym w ogóle się wziął za zapisanie, to znaczy to był nagle jakiś taki wystrzał okrutnego piękna, że człowiek jakoś próbował to odreagować przy pomocy długopisu wtedy. Oczywiście zupełnie nieudacznie, ale to był taki bez wątpienia jeden z impulsów do moich początków jakichś pisarskich. A wierzysz w tak zwaną rosyjską duszę? Ja myślę, że... Skrzywiłeś się strasznie, jak to... Bo to jest wytrych i on jest stosowany przez bardzo różne środowiska. To znaczy, z jednej strony jest to wytrych na różne okropności i okrucieństwa, które sami Rosjanie wyczyniają i tam w tle jest, to taka dusza i właściwie no, nie ma na to odpowiedzi, więc jest to jakiś rodzaj usprawiedliwienia. Z drugiej strony też mam takie wrażenie, że to jest takie upupianie trochę z punktu widzenia, z zachodniego punktu widzenia, tak? Znaczy tych Rosjan, że to są jacyś inni ludzie, oni mają inną duszę i w związku z tym należy ich inaczej traktować. A być może i Rosjanom, i Zachodowi zrobiłoby lepiej, gdyby właśnie ich nie orientalizować, nie robić tych opowieści o tej ruskiej duszy, tylko traktować ich normalnie jak Francuzów, Niemców i Anglików i wymagać tego samego, co od Niemców, Anglików i Polaków. Natomiast bez wątpienia stosunek do świata Rosjan, szczególnie Rosjan żyjących niekoniecznie w dwóch stolicach, czyli w Petersburgu i w Moskwie, żyjących gdzieś tam w interiorze na przykład. Stosunek do świata jest chyba inny niż nas, Europejczyków, tutaj na tej środkowo-zachodniej krawędzi jednak. Stasiuk pisał kiedyś chyba słusznie, że to odległości, to znaczy ten jednak niewyobrażalne przestrzenie budują trochę inaczej umysł od narodzin. Wiesz, z drugiej strony Amerykanie mogli powiedzieć to samo, prawda? I Amerykanie bez wątpienia też są zupełnie różni od nas i nie przez przypadek literatury amerykańska i rosyjska moim zdaniem mają sporo wspólnego ze sobą. Mhm. Tak. Ta literatura, już kończąc ten wątek rosyjski, ale jeszcze o jedną rzecz cię chciałam zapytać, przechodząc dalej. Ta literatura rosyjska końca XIX wieku, ale chyba przede wszystkim dwudziestowieczna, ona zawsze wydawała mi się nieco depresyjna. Jakaś taka melancholijna, jednak z jakimś smutkiem, podszyte jakimś rodzajem takiego niepokoju i smutku. Czy ty lubisz smutne książki, dlatego ci do tego jakoś ciągnie, czy tutaj coś zupełnie innego? Czy to też jakoś miało dla ciebie znaczenie, że ten smutek taki podskórny gdzieś w tych książkach jest? Znaczy, ja też myślę, że właśnie ta rosyjska literatura jest różna, bo nawet Babel, który oczywiście jest tam wiele nostalgii i tak dalej, ale przecież te książki są zabawne, szczególnie opowiadania odeskie, może Armia Konna mniej, chociaż też. Znaczy on przełamywał tę grozę, okrucieństwo czy smutek właśnie żartami, no już nie mówiąc o właśnie, nie wiem, o Beriutach, tak, którzy gdzieś ten śmiech przez łzy był tam cały czas obecny. Natomiast ja też nie ufam książkom otwarcie wesołym. To zbyt wesołym. Tak. To budzi zawsze moje podejrzenia, że ktoś mnie próbuje oszukać, że życie takie nie jest i że ta literatura jest jakimś ten. Natomiast z drugiej strony najbardziej mi imponują takie rzeczy właśnie, nie wiem, bablowsko-chrabalowskie, to znaczy kiedy to okrucieństwo i smutek się gdzieś ze śmiechem i z niezamierzonym surrealizmem życia mieszają. No bo właściwie takie jest życie, tak? Znaczy, jeśli chce się pisać realistyczną prozę, to te cztery elementy powinny się ze sobą mieszać. I jeśli ktoś... Oczywiście są wielkie, wybitne rzeczy napisane tylko na tonie nostalgicznym. Mhm. Mamy tu na sali takiego pisarza, który parę takich powieści napisał. I to są też wspaniałe rzeczy, ale to jest inny rodzaj, powiedziałbym,
przyjemności. No. Bardziej mi się kojarzy właśnie takie nostalgiczne pisanie z Węgrami bardziej na przykład, niż mimo wszystko, trochę? Niż z Rosją. Mhm. Z Bułgarami, tak, też. Tak. A czytasz Gospodinowa? No, wspaniały pisarz, mhm. Tak. Znaczy, czytam to dużo powiedziane, bo to dwie książki na razie są... No tak, ale to jest taki pisarz właśnie takiego czytania, nie przeczytania, mam wrażenie. Tak. No to tak, myślę, że jest to przyszły noblista. No, zobaczymy kiedy. Paweł, czy to, że wychowywałeś się w jakimś... Po mnie. Poczuciu... No, nieważne. bliskości tego smutku i melancholii rosyjskiej. Choć oczywiście nie przesadzajmy, no ale dobrze, no jakoś tam pewnie tym nasiąkałeś. Czy ty czujesz, że ten rodzaj takiego, no właśnie takiego gdzieś ślizgania się trochę po tematach związanych z realizmem, ale jednak podszytym smutkiem przeszedł w pewnym sensie do twoich tekstów? Że ty też tę nutę znasz bardzo dobrze. Ale mówisz o książkach czy o piosenkach? Mówię w tej chwili o piosenkach. Tak, znaczy no, w ogóle już nie wolno ufać wesołym piosenkom. Tam jeszcze książką to można próbować, a wesołe piosenki to zawsze są bardzo podejrzane. Dobra piosenka jest przeraźliwie smutna i pozostawia cię właściwie... Rozbitego i pełnego łez. Tak, właściwie w stanie niezdolności do życia. Oczywiście przesadzam i ja przez wiele lat i właściwie ciągle też jestem członkiem ansamblu Wawa Muffin, który gra muzykę reggae. Napisałem bardzo dużo wesołych, optymistycznych, podnoszących na duchu piosenek. Natomiast kiedy już zacząłem tą twórczość, nazwijmy ją solową, bo ona nie jest solowa oczywiście, ale pod szyldem Pablo Pavo i Ludziki powiedzmy, czy tam Pablo Pavo Pracza, no te wszystkie moje projekty, przepraszam, przedsięwzięcia, projekty to nie po polsku, przedsięwzięcia, to może właśnie przez to, że tyle lat pisałem wesołe piosenki, to cała ta druga część mojej osobowości doszła do... Teraz wam napiszę. Zrób przecinek. Czy ktoś z Państwa zna jakąś wesołą piosenkę Pablo Pavo? Tak myślałam. Czyli dobrze mi szło no, w tę drugą stronę. No i tak, no, prawdę mówiąc, po płycie tylko, to była taka płyta, gdzie ja sam byłem z gitarą, wydawało mi się, że to już jest tak maksymalnie smutne i do ściany dosunięte, no, nawet nie melancholia, tylko właśnie jakieś rozpaczliwe takie tony, że już teraz będę pisał tylko weselsze piosenki. Ale się okazało, że nie doceniałem siebie i płyta, która się ukaże za 13 dni, jest dużo smutniejsza od tej najsmutniejszej, więc no, ale na udało trzeźwo się. Można jej słuchać? No tak, ja myślę, że można też na trzeźwo. No to jest takie stare powiedzenie muzyczne, że dobry muzyk to zagraj na trzeźwo, ale po co ryzykować? No więc, więc to tak z tym słuchaniem też. Nie, żartuję, ale tak, nie wyszła nam najweselsza płyta. Znaczy biorąc pod uwagę, że powstawała w ostatnich 3 latach, to pewnie nic dziwnego też. No. A ty gdzieś płynąc na tej, jak sam powiedziałeś, nucie rozpaczy, czujesz, że wciąż masz coś ważnego do powiedzenia, że nie potrzebujesz trochę zmiany nastroju? Czy to jest też coś, co jest po prostu prawdziwego dla ciebie w twoim odczuwaniu świata, w twoim jakimś takim też współodczuwaniu tego, co nas dotyczy? To znaczy... Ja mam niewiele zalet, ale wydaje mi się, że jeśli mam jakąś, to jest taka, że ona jest taka, że ja nie oszukuję w tych piosenkach. Mm-hmm. To znaczy nie ma tu żadnej takiej kunktatorstwa, że na przykład, żeby płyta się sprzedała, to należy napisać piosenkę taką. Mm-hmm. Albo żeby trafić do grupy docelowej 35-letnich dziewczyn, samotnych, bo one najczęściej kupują płyty, to ta piosenka powinna być taka. Nie robię takich rzeczy. A inni robią? Oczywiście. Wypływa. Znaczy, bardzo różnie oczywiście. Natomiast w ogóle dla części osób, nie wiem, muzyka jest jakby tylko
przemysłem rozrywkowym. Ja też nie widzę w tym nic złego, żeby nie było. I piszą po prostu takie piosenki, które się będą sprzedawać, bo z tego żyją. Tak. I tyle. I często to są bardzo dobre piosenki, bo w ogóle na przykład dobre rzemiosło w pisaniu piosenek, ja uważam, jest bardzo, bardzo ważne, i w Polsce mamy za mało dobrego rzemiosła. Chociaż w ostatnich latach dużo więcej niż na przykład w latach 80. czy 70. To taka odważna teza, ale tak uważam. Natomiast no ja zupełnie nie jestem typem rzemieślnika muzycznego, tylko raczej właśnie jakiegoś takiego absolutnie popapranego indywiduum, które tam przelewa swoje emocje na piosenki. Nawet kiedy piszę o innych, bo ja przecież bardzo dużo piszę piosenek nie o sobie, na szczęście, to gdzieś tam też jakby emocje jednak są moje i prawdziwe. Nie podcinam ich pod jakieś wyobrażenie, nie wiem, publiczności, czy moje wyobrażenie o tym, jak powinna wyglądać przebojowa piosenka, czy przebojowy utwór. Co zresztą widać przy singlach, przy wyborze singli. Zazwyczaj jak mnie tam wydawca pyta, co powinno być singlem, i ten, to potem on wie, że to nie. Właściwie największy przebój, jaki miał zespół Pablo Paweł Judziki, czyli utwór Karwowski, ja byłem, no praktycznie wyrzuciłem go z płyty. Znaczy tam, naprawdę? Tak, strasznie uważałem, że to nie wyszło, że to jest jakaś grafomania w ogóle, i nie udało się po prostu i muzycznie, i tekstowo. I wymógł na mnie wydawca i koledzy z zespołu, że tam odejdą po prostu, jeśli ja to wyrzucę. No i to jest tyle, jeśli chodzi o moje znawstwo rynku muzycznego i tego, co się powinno ludziom pokazywać. A do mnie zaskoczyłeś z tym Karwowskim, ale to może jeszcze do tego będzie okazja wrócić. Nie, dzisiaj uważam, że to niezła piosenka, ale no tuż po nagraniu uważałem, że... Dlaczego ci jakoś nie leżała? To tak trudno powiedzieć, że dlaczego ci się coś podoba albo nie. No, uważałem, że to po prostu nie wyszło, że to można było zrobić lepiej, że to jest źle zagrane, że ja właśnie pamiętam... To jest zbyt hitowe, zbyt takie... Nie, właśnie, że to nie jest hitowe. Nie? To tak? Znaczy, tak. Bo to jest taka piosenka, która wydaje mi się, ja ją osobiście lubię. Z jednej strony wpadająca w ucho, a z drugiej strony no nie, absolutnie nie odarta z tego, co w tobie jako tekściarzu, autorze tekstu wydaje mi się najmocniejsze, czyli jednak się okazuje... tym takim zestawianiu, tak, ze sobą bardzo prostych rzeczy, które wydają się nagle wybuchem jakichś znaczeń. Ona, jak się okazuje, dobrze oddaje w ogóle całą tę płytę, na której jest, czyli Marginal, która właściwie cała jest taka, że to jest płyta taneczna, wręcz powiedziałbym chwilami quasi dyskotekowa. Ja właśnie takie określenie gdzieś przeczytałam i bardzo mnie to jakoś tak urzekło. Z bardzo niewesołymi i niedyskotekowymi tekstami do tego. Tak, to okazało się, że wyszło. No, nie, ja tylko przytoczyłem to nie dlatego, żeby postponować teraz tę piosenkę, tylko raczej, żeby pokazać, że w moim przypadku, jeśli chodzi o jakieś przewidywanie, że nawet gdybym chciał napisać piosenkę pod publiczkę, to prawdopodobnie bym nie umiał, bo zupełnie nie wiem, co jest pod publiczkę, a co nie jest. Tak? Znaczy, gubię się. Musiałbyś najpierw jakieś porządne rozpoznanie zrobić. No, albo w ogóle jakieś sztucznie próbować podbić swoją wrodzoną inteligencję. No, nie. A czy ty pisałeś kiedyś dla kogoś? Czy ja pisałem kiedyś dla kogoś? Tak, zdarzyło się ze 2-3 razy. Pojedyncze piosenki i oczywiście trochę żałuję, bo to może być dobry biznes. Kiedy piszesz dla znanych wykonawców, te piosenki często lecą w radio, to zarabia się na tantiemach. Natomiast okazało się, że ja nie mam tej zdolności właśnie rzemieślniczej, czyli pisania do rybek. Wiesz, co to jest? Rybka to jest tak, że tam dostaje się fragment muzyczny, gdzie wokalista albo kompozytor śpiewa rybkę, czyli tam po norwesku. I trzeba tam włożyć po polsku słowa. Ja tak nie umiem. Ja mogę napisać dla kogoś tekst, ale to po prostu daję mu tekst i ty, człowieku, ty się teraz martw z tym, co zrobić. Tak, i napisałem dla przyjaciół jakiś tam. Był taki zespół, już nie istnieje, Small Mechanics, nawet w Opolu występował. Napisałem im wesołą piosenkę, Gęstnieją jesienie. Zapowiada się bardzo wesoło. Tak, i tam głęboki październik, błoto, nicość i ten. I oni to wykonywali, nawet chyba w tym Opolu to wykonali.
Natomiast no, dzięki temu tekstowi również nie odnieśli sukcesu, rozpadli się i nie istnieją. No więc polecam swoje usługi, jeśli ktoś z Państwa. To jest bardzo przydatne. Czy jeszcze dla kogoś pisałem? Na pewno, dla dwóch, trzech, że tak powiem, osób, ale już tak nie pamiętam. To były pojedyncze strzały. Miałem propozycje, niektóre świetne i to takie też z punktu widzenia artystycznego. Nie mogę powiedzieć pseudonimu, ale taki mniej więcej w moim wieku świetny artysta, wspaniały pieśniarz i gitarzysta. Umówiliśmy się, że zrobimy całą płytę razem. No ale właśnie gdzieś tam po miesiącu pisania ja się przyznałem mu, że słuchaj stary, po prostu nie umiem w ten sposób pracować. Pracować, tak. To jest jakaś inna umiejętność. To co miała Osiecka, to co mieli ci najwybitniejsi tekstarze Młynarski i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie mam. No jestem amatorem niestety. Amatorem. A czy zdarzało ci się śpiewać czyjeś teksty? Tak, natomiast nie lubię coverów w ogóle. Praktycznie nie pamiętam, żebyśmy wykonywali kiedyś cover. Znaczy uważam, że dlaczego się nagrywa covery? Dlatego, że ci się podoba jakaś piosenka, tak? Jak ci się podoba, znaczy, że dobrze jest nagrana. Po co ją nagrywać? To po co ją nagrywać? Znaczy, to jest dla mnie niejasne zawsze. To znaczy, ja mam takie tam numery, że o Jezu, jak to jest świetnie. Ale przecież ja wiem, że ja tak świetnie nie zrobię. Znaczy, to po co? To zepsuć? To nie ma sensu. Natomiast właściwie na każdej płycie ludzików, chyba na każdej, już tak nie pamiętam, ale na każdej jest jeden wiersz, zazwyczaj wiersz współczesny, choć różnie to bywa. Bo ja uważam, że w ogóle jest za mało poezji w piosenkach. Znaczy, to akurat było bardzo ciekawe w latach 60., 50., 70. też, że było trochę tej poezji w różnych gatunkach, bo i awangardowe przecież płyty Anawa, tak naprawdę wczesne szczególnie, i Marka Grechuty, to wszyscy tam pamiętamy te największe tam jeden, dwa przeboje tam. Byłaś moją panią, czy coś, ale tak, no, tam się działy straszliwe odloty jakieś hipisowskie i były piękne wiersze. No. Najwspanialsza być może płyta Grechuty, czyli ten spektakl Szalona Lokomotywa, no to właściwie są teksty tam Witkacego i jeszcze tam dwóch, trzech dodatkowo poetów. I w ogóle tego jest za mało, więc na każdej płycie jest jakiś wiersz. Na poprzedniej tak się złożyło, że moi serdeczni starsi koledzy i koleżanki nobliści dali nam teksty, nic nie wiedząc o tym, bo już byli martwi, czyli Szymborska i Miłosz. Nie są to moi ulubieni poeci, prawdę powiedziawszy. Natomiast jak się znaleźli w takim razie w tym wyborze? Szymborska troszkę przypadkiem, bo dostaliśmy gdzieś propozycję, żeby zrobić piosenkę na festiwal, który robi Justyna Sobolewska, bo to był wtedy rok. W Szczebrzeszynie, tak? Tak, w Szczebrzeszynie. Języka polskiego festiwal. I żeby zrobić tam dwa, trzy wiersze Szymborskiej. Ja znalazłem takie, które mi się najbardziej podobają i jeden się ostał jako ten. Z Miłoszem było podobnie, natomiast Miłosz to w ogóle wydawało mi się to bardzo fajne, że to jest bardzo dyskotekowy utwór, najbardziej taki bitowy na płycie i do tego jest ten tekst Miłosza tam, jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści, tak, to wspaniałe, znaczy wydawało mi się to tak, że niektórych skręci z zażenowania, a niektórych może nawet z nienawiści jakichś tam starszych profesorów literatury, ale to bardzo fajnie zawspółgrało i w ogóle ten wiersz Miłosza się nazywa Piosenka. Więc jak w ogóle przeglądałem, dostałem kiedyś od Krzyśka Wargi wiersze wszystkie Czesława Miłosza. On mi dał je złośliwie, bo wiedział, że ja nie bardzo lubię tego Miłosza, więc mi dał taką największą książkę Miłosza, jaka jest. I przeglądałem te wiersze. I jak zobaczyłem, że jest piosenka, to moja myśl była od razu taka, no nie przez przypadek ten wiersz nazwany został, znaczy trzeba zrobić z tego piosenkę. Tak, na tej płycie, która nadchodzi. Nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć jak reklama, ale mogę. No chyba. Pewnie, to jest blok reklamowy, bardzo 30 proszę. Marca i będzie się nazywać Mozaika. Będzie wiersz mojego przyjaciela, wybitnego polskiego poety Marcina Sendeckiego.
Jeśli Państwo spytają, czy jest to wiersz wesoły, odpowiem nie. Można się tego spodziewać, oglądając okładkę, którą prezentujesz w internecie, płyty Mozaika, bardzo zresztą taką no piękną, natomiast niewesołą, powiedziałabym. To jest ciekawe dla mnie, co mówisz o śpiewaniu wierszy, czy śpiewaniu poezji, bo rozmawiałam już tutaj z kilkoma twoimi kolegami, autorami też tekstów i wszyscy oni właściwie chyba byli zgodni co do tego, że poezji warto dać spokój, to znaczy nie śpiewać jej, nie próbować jej przerabiać na piosenki, że wiersze i piosenki, teksty piosenek to dwie zupełnie różne materie i że bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś dobrze zaśpiewał poezję, że jednak poezja ma swój rytm, który nie jest tożsamy z rytmem piosenki, tak? Tylko raczej jednak jest jakimś rytmem naszego, nie wiem, serca czy głowy, kiedy to czytamy. I tu pewnie dochodzę do takiego pytania, czy ty sam kiedyś pisałeś wiersze? Po pierwsze, tak zapolemizuję z tym, co powiedziałeś. Jasne. To znaczy, ja na przykład świetnie śpiewam wiersze i dlatego nie widzę w ogóle kłopotów w tym kierunku. Oczywiście, że tak, że ja na przykład jestem autorem tekstów piosenek, a nie jestem poetą. A co nie znaczy, że nie mogę wziąć czyjegoś wiersza, po prostu kogoś wybitnego i spróbować zrobić z tego wiersza piosenki. To się da zrobić. Oczywiście w Polsce to w ogóle też jest tak, że mieliśmy wiele lat, nie obrażając nikogo, tej kultury tak zwanej poezji śpiewanej, która poszła w jednym takim kierunku, powiedzmy tam sweterkowo-gitarkowym i no i to tak upupiło trochę to śpiewanie stare poezji, tak, że to tak, że to musi być stare dobre małżeństwo, właśnie Bieszczady, tam Majster Bieda, tak i tak dalej, a to oczywiście nieprawda, to znaczy mi bliższe zawsze było podejście, że nie wiem, Dylan śpiewający Alana Ginsberga, tak, czy to ten kierunek mnie interesuje. No dobrze, bo zabrnąłem, a jakie było pytanie właściwe? No najpierw chciałeś się polemizować, to już było to polemika. No to właśnie zapolemizowałem. Jest, tak? Natomiast ja cię zapytałem, czy ty kiedyś pisałeś wiersze? A, czy ja kiedyś pisałem wiersze? No pewnie. Natomiast ponieważ ja jestem czytelnikiem poezji, jednym z tych niewielu w Polsce, którzy nie piszą wiersze, a czytają wiersze, to dosyć szybko się zorientowałem, że nie mam ku temu odpowiedniego talentu. To znaczy... A co to znaczy? Nie umiem powiedzieć. Natomiast jak czytam poetki czy poetów, to właściwie po piątym wersie widzę. Jest bardzo dużo poetów, nawet nie tyle złych, tylko średnich. A najbardziej na świecie nie chciałbym być średnim poetą. Więc ja pisałem wiersze oczywiście w liceum, bo to tak, no wiadomo, to wszyscy piszą wiersze, próbując jakoś się tam ze światem, z nieszczęściem... Skomunikować. ...się uporać. Natomiast się okazało dosyć szybko na szczęście, że właśnie ja się z większą radością dla świata mogę uporać z tym przy pomocy piosenek, a nie wierszy. Mogę się przyznać, że raz na rok, raz na dwa lata przychodzi taki dzień, że jakiś wiersz po prostu już nie pozwala się nie napisać. Ale to jest naprawdę raz na dwa lata i zazwyczaj po odczekaniu, dogłębnej lekturze wraca ten wiersz tam, gdzie powinien wrócić, czyli do kosza. Myślałam, że powiesz, że jednak wkładasz do szuflady i za jakiś czas może wyjdziesz. Nie. Mamy dużo dobrych poetek i poetów w Polsce. Naprawdę jest sporo średnich, sporo dobrych, ale mamy też naprawdę kilkanaścioro osób piszących wspaniale i tak pisać gorzej od nich to nie ma sensu. Zwłaszcza, że jakby same techniki poetyckie, chwyty poetyckie, tak to nazwijmy cynicznie, można wykorzystywać i robi się to w pisaniu piosenek, w pisaniu prozy również. To znaczy ja właściwie swoje zapędy poetyckie załatwiam w prozie. Nie,
nie potrzebuję do tego tak, żeby, jak to napisał Jaworski, że po prawej stronie nie jest równo, tylko postrzępione. Po tym się poznaje poezję, tak? Że jest postrzępione po prawej, a jak nie jest postrzępione, to jest proza. Więc ja załatwiam bez strzępienia. Słucham? Mi się wydaje, że Jaworski, ale możliwe, że nie. Mamy tutaj, odezwał się nasz kolega, który jest również poetą. To możliwe. Pozdrawiamy kolegę poetę. Ale że to Sommer tłumaczył, tak? No. Mi się wydawało, że Jaworski, ale oczywiście jako artysta mogę Państwu z pełną świadomością i luzem kłamać. Panie drogi artysto, to powiedz mi proszę, czym według Ciebie różni się dobry wiersz od dobrej piosenki? Od tekstu dobrej piosenki? Tekst piosenki jest służebny. To znaczy, on wcale nie musi dobrze wyglądać na papierze. Co więcej, on bardzo często wygląda źle na papierze. Natomiast w połączeniu z rytmem, w połączeniu z melodią, sam ze śpiewem i tak dalej, ma działać na odbiorcę. No i to jest taka definicja, która nic nie definiuje właściwie, ale taka ona jest. Wiersz jest autonomiczny, tak? I ja musi mam sobie sam poradzić bez wsparcia. Tak. Dlatego jest go trudniej zrobić. Z jednej strony, a z drugiej strony nie każdy poeta umie napisać tekst piosenki, taki, żeby współgrał z tym wszystkim, co tam się... To też jest chyba umiejętność taka, no. Łatwiej jest na pewno tym, którzy na przykład grają na jakimś instrumencie. Ale niekoniecznie. No. O ile mi wiadomo, ani Osiecka, ani Młynarski, ani Przybora nie grali na instrumencie żadnym, więc to też bywa bardzo, bardzo różnie. Tak. Powiedz, jakie miałeś na myśli chwyty poetyckie, które wykorzystujesz w pisaniu piosenek oraz swojej prozy? Wymień dwa. Zdradzę. Ja nie wiem właśnie, czy tak powinienem zdradzać. No jeden. Nie, no, ale to jest dosyć proste. Znaczy, ja dużo metaforyzuję w prozie. Tak, to jest jeden z moich strategii pisarskich. Tak, które, oczywiście robię to raczej bezwiednie. To znaczy, to nie jest tak, że ale teraz to bym... Teraz strzelę metafory. Tak, teraz strzelę metafory, teraz tam jakieś porównania, a teraz będę hiperbolizował, prawda, na najbliższy przez pół strony. Nie, to wychodzi, ale jest tego sporo. Nawet myślę, że gdybym miał sam siebie krytycznie czytać, to można by z tego stworzyć zarzut, że chwilami można by jeszcze mniej. Ja i tak się oczywiście staram potem z Magdą Budzińską, redaktorką, wyrzucać. Tak? No to jest, Magda mnie nauczyła takiej wspaniałej rzeczy, że dwie genialne metafory w jednym zdaniu to jest o jedną genialną metaforę za dużo. I nawet jeśli ona jest genialna, to po prostu jest za dużo. Po prostu nie. I więc się dużo wycina też jednak. Ale tak, no to są takie techniki. Oczywiście aliteracje. I w ogóle zabawa podobieństwem. Mhm. Ja to bardzo lubię, tak? I to często jest, myślę, nawet niedostrzegalne w takim szybkim czytaniu. Znaczy, gdzieś ta melodia się tworzy, ale niekoniecznie czytelnik ma taką pełną świadomość, co tutaj się wydarzyło. Tak. Tylko czuję, że jest jakaś melodia. No tak, bo dla mnie na przykład właściwie w pisaniu prozy i w ogóle w prozie też jako czytelnik szukam najbardziej tego czegoś, co jest absolutnie nieuchwytne i niedefiniowalne, czyli właśnie melodii. To jest właśnie to jest dla mnie najważniejsze. O czym to jest, to jest dla mnie w ogóle drugorzędna sprawa. Natomiast czy ktoś ma tę melodię i umie to robić? Oczywiście dobrze, jak przy tym też wspaniale obrazuje, no to wtedy już mamy może geniusza. Dlatego jakoś blisko ci jest do tej literatury rosyjskiej, bo gdybym ja miała komuś tłumaczyć, kto nigdy nie czytał nic rosyjskiego, to bym powiedziała właśnie, że to jest taka literatura bardzo melodyczna. Ale mają to też, te melodie mogą być różne, tak? To znaczy ona niekoniecznie musi być taka właśnie płynąca, może być chropowata, jak u niektórych Amerykanów, tak? Szczególnie tam w latach 50., 60., może
być knajpiana, jak u Hrabla, czy nawet u Oty Pawła, tak? Tak? To w sensie melodii to te prozy są jakoś tam. Czyli pisarz podobne. Musi mieć też ucho. Przede wszystkim musi mieć ucho. To znaczy, te dwie umiejętności są chyba najważniejsze. Znaczy ucho z jednej strony i oko, tak? Znaczy właśnie to. Czyli oko do obrazowania i ucho do melodii. Ja nie jestem teoretykiem literatury na szczęście, więc na pewno to jest jakoś ładnie opisane, o wiele zgrabniej niż ja teraz to przedstawiam, ale tak. To zanim porozmawiamy o twoich dłuższych tekstach i o książkach, co dla mnie też jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o twoją twórczość, to chciałam cię jeszcze zapytać o taką rzecz dotyczącą pisania, w ogóle pisania, tak, tworzenia i związku tego pisania z, nazwijmy to, nastrojem. Może to pytanie mogłoby brzmieć tak, czy ty uważasz, że literatura może, nie wiem, leczyć jakieś traumy, że można coś nią załatwić. Tak, kropka. Ale u siebie czy u innych? U siebie. Byłbym ostrożny z tym. Wydaje mi się, że to jest sprawa indywidualna. Istnieje też niebezpieczeństwo, że kiedy traktujesz literaturę jako sprawę terapeutyczną, to ten biedny czytelnik będzie musiał pójść na terapię po przeczytaniu tego. I załatwianie swoich spraw nie zawsze jest wszystkim, co powinno się w literaturze zamieścić. Z drugiej strony, bez tego pewnie też się nie da pisać. To znaczy się bez swoich traum, bez swoich strachów, znaczy no z czego się robi literaturę, z tego się robi właśnie, tak? Więc one gdzieś tam muszą być. Ja uważam, że trzeba je trochę kamuflować, trzeba jak to było, stylem to rób, stylem, tak? Trzeba to przerobić na literaturę jednak, na jakąś rzecz, która ma zainteresować, porwać czytelnika. A lepiej ci się pisze, jak jesteś smutny, czy wesoły? Ja nie jestem wesoły raczej. To znaczy, tak nie pamiętam, kiedy byłem ostatnio, ale więc to jest odpowiedź. Nie, żartuję. Pisanie co to jest? Pisanie to jest skondensowane myślenie. Mhm. I właściwie trudno powiedzieć, czy człowiek jest wtedy smutny, czy wesoły tak do końca. Nie umiem powiedzieć. Oczywiście jest pewien nastrój, z którym się siada do pisania, ale właściwie kiedy już się jest w środku i to jest się w tym nastroju, w jakim są bohaterowie, czy w jakim jest to opowiadanie. Albo odwrotnie, nasycasz ich swoim nastrojem, czy nie? To ci się nie zdarza? No pewnie też, tak. Znaczy, no to bezwiednie. Ale jednak to Amos Oz miał rację. Znaczy, pisarz rano musi umyć zęby, a potem wchodzić w cudze buty. Tak, i trzeba empatyzować, próbować, żeby te postacie wydawały się krwiste, prawdziwe i tak dalej. No, trzeba z nimi empatyzować, trochę wyjść z siebie też. Tak? Z drugiej strony wszelkie teorie o literaturze dość łatwo, te, które teraz wypowiadam, jestem w stanie obalić. Tak. Znaczy, mogę sobie zaprzeczyć za sekundę właśnie, co robił Marcel Prost, zupełnie coś innego. Tak. I jakoś mu wyszło, nie? Tam poszło mu nie najgorzej. I tak to jest z literaturą, że właściwie wszelkie mówione takim pewnym siebie tonem zdania, które dobrze wyglądają na spotkaniu autorskim, dosyć łatwo można na następnym spotkaniu autorskim równie pewnym tonem obalić. I co ciekawe, za każdym razem będzie to słuszne i sprawiedliwe. I prawdziwe, ta, zgodne z tobą. I prawdziwe. Ta. A to jest ciekawe, bo jak rozmawiałam jakiś czas temu z Radkiem Łukasiewiczem o tym, czy zna jakąś receptę na dobrą piosenkę, na piosenkę, która może stać się hitem, to udzielił mi mniej więcej takiej samej odpowiedzi, jak ty w tej chwili, mówiąc o literaturze w ogóle. I kierując to pytanie do ciebie, czy ty uważasz, że w ogóle istnieją jakieś recepty? Wiem, że nie jesteś zwolennikiem kursów pisarskich i tych wszystkich, jak to się ładnie teraz mówi, projektów creative writing, ale czy w ogóle uważasz, że warto słuchać jakichś wskazówek, jeżeli chce się dobrze pisać?
Chyba tak. To znaczy warto, nie wiem czy to koniecznie na tych właśnie creative writing studiach, ale wydaje mi się, że niektórych trzeba słuchać. Najgorsze jest to, że trzeba podjąć decyzję, których słuchać, a których nie. Bo tych wskazówek jest zazwyczaj bardzo dużo i one zazwyczaj są często przeciwstawne. Tak? I to jest moje, ja mam takie staroświeckie podejście, że przede wszystkim przez długie lata trzeba czytać. Po prostu... nie jesteś jednym z tych pisarzy, którzy boją się czytać, żeby się nie zarazić stylem? Nie, to jak już piszę, to może to tak. Natomiast ja mówię o tym, że najpierw trzeba 25 czy 30 lat porządnie poczytać, żeby w ogóle mniej więcej się zorientować, o co w tym chodzi. I potem można próbować pisać. Oczywiście zdarzają się ludzie obdarzeni przez dżadże jakimś zupełnie niesamowitym zmysłem w wieku 17, 18, nie wiem. W Polsce to była Masłowska, tak? Która właściwie w wieku 17 lat pisała absolutnie zatrważająco i dojrzale w tym sensie, że to było jakieś zupełnie niepodobne do czegoś, do wszystkiego innego. Natomiast ja uważam, że należy bardzo dużo czytać i to jest najlepsza nauka literatury. A potem trochę chyba, to jest moja droga, nie upieram się, że to w ogóle działa. Trzeba iść z instynktem. A potem najlepiej mieć dobrego redaktora w wydawnictwie, bo on jest dobra redaktorka, czy dobry redaktor, to właściwie jest połowa sukcesu książki. Oczywiście nikt za ciebie książki nie napisze, to trzeba powiedzieć. Niestety, to nie jest tak, że na przykład Magda, jak mi tam nie idzie, to ona mówi, to daj, ja dokończę. Nie, ten niestety, kawałek ja zrobię. Nie, niestety nie. Raczej ona mówi, to jest niedobrze, będziesz tak długo to poprawiał, aż będzie dobrze. Siadaj do domu. Tak. Ale jeśli na przykład z tym właśnie redaktorem podobnie myślicie o literaturze i tak dalej, to bardzo dużo może, jeśli ufasz mu też, tak, jej czy jemu, to może pomóc. A czy ty wyodrębniasz jakieś... Teraz mówimy o twoim pisaniu w ogóle, zarówno o piosenkach, jak i o tej twórczości dłuższej, bardziej rozbudowanej, która jest widoczna w twoich opowiadaniach. Czy ty wyodrębniasz jakieś, nie wiem, wątki, tematy, sprawy, które cię jakoś specjalnie, szczególnie poruszają i które powracają do twoich tekstów, do tego, co piszesz, że one są jakimś rodzajem takiego, nazwijmy to refrenu, który przewija się przez twoją twórczość? Czy jest jakieś spektrum spraw, które cię jakoś szczególnie dotyka i chcesz temu się ciągle przyglądać? Tak, ale ja bym o tym nie wiedział, gdyby nie wybitni krytycy literaccy. Znaczy, nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast zwrócił uwagę Maciej Jakubowiak z Krakowa, taki wybitny krytyk, młody, że ja właściwie jestem pisarzem romantycznym. To znaczy, moim głównym tematem jest powrót zmarłych. I to się przewija. W mniej lub bardziej zawoalowany sposób. Ja nie myślałem tak o tym, natomiast jak przeczytałem to u niego, to jestem skłonny się zgodzić, że to jest taka rzecz, która gdzieś jest dla mnie ważna. Również pewne obsesje czasowo-pamięciowe, to znaczy jak pamięć działa i jak nie działa, to znaczy, że zupełnie nie działa liniowo, jak nam się wydaje, że działa i że właściwie to zmienia myślenie w ogóle o naturze czasu i że opowieść jest pewnym, bo nawet niekoniecznie pisanie, ale opowieść w ogóle, opowiadanie jest pewnym narzędziem do odłubania w tym czasie, bo ona się może przenosić ponad pokoleniami w rodzinach na przykład. Tak? To nie musi być książka. Może być opowieść, która gdzieś wydarzyła się, powiedzmy, jakaś rzecz pod koniec XIX wieku, a jest to opowiadane teraz, gdzieś tam przy stole wieczorem jakimś prawnukom. Tak? Gdzieś to są takie rzeczy, które mnie fascynują, co się stało z tą opowieścią po drodze, jak ona się pewnie parę razy rozpadła i zlepiła na nowo, co tam się przyczepiło, co się
odczepiło, to są takie obsesje, które mnie zajmują, czyli zmarli, meandry czasu, pamięci i opowieść jako, to zabrzmi idiotycznie, ale pewna broń przeciwko śmierci. Ciekawe, szczególnie dla mnie jakoś takie urzekające jest to grzebanie w pamięci. To bardzo mnie jakoś intryguje, również w twoich książkach. Natomiast jak słucham twoich piosenek, to powiedziałabym, że one dla mnie są przede wszystkim o przemijaniu, o jakimś nienasyceniu. I może jakiejś tęsknocie. Nie wiem, czy ty byś się z tym zgodził, że jest w tych tekstach coś takiego, co ja tak, odczuwam. Tak, znaczy ja być może tą długą, udawanie mądrą wypowiedź poprzednią właściwie bym odniósł do książek, bo z piosenkami jest pewnie bardziej tak, jak ty mówisz, że to idzie w tym kierunku. I o miłości. Ja piszę stosunkowo dużo miłosnych piosenek. Określmy, że niewesołych. A różnych. Nie, to już bez przesady. To już bez przesady. Różnych. Natomiast może niewesołkowatych. Nie, pytam jak właściwie w momencie się odważyłem, bo napisanie miłosnej piosenki jest trudne. Znaczy najprościej jest napisać złą miłosną piosenkę. To w ogóle jest najczęstszy przypadek, jeśli chodzi o ten, więc tak, ale też tak. Tak, no właściwie wszystko to, co wymieniłeś, to są też podstawowe jakby tematy literatury, tak, no, przemijanie, tęsknota, nienasycenie. Miłość i śmierć. Tak. I dziękujemy. Tak. Gdyby Muniek ma teraz taką piosenkę Tilaf, nową, która leci tam w radio, że nawet przemycił tam słowo Thanatos. Tak. Pamiętam, że słuchałem radia, gotowałem i mówię, no grubo już. Jest 13, a w radiu Thanatos leci. A za chwilę się wojna zaczęła, więc okazuje się, że poeci mają rację. Muniek, że coś czują więcej. Tak, Muniek wiedział coś więcej. A jeśli już zszedłeś na temat wątek słów, to czy ty czujesz, że masz w swoich tekstach, piosenek jakieś słowa ulubione, albo na przykład takie, których nadużywasz? Albo że nie ma piosenki, w której nie użyłbyś jakiegoś słowa, bez jakiegoś słowa ona by nie istniała? Kiedyś jak pisałem dużo bardzo takich gęstych, nawijanych piosenek, gdzieś opartych o technikę jamańską, ragamuffin, to bardzo dużo używałem krótkich spójników, bo one mi były potrzebne, czy tam takich w ogóle, nie kończę spójników, krótkich słów, tam to, ten, ta, nad, pod. One są dobre do łączenia szybkiego sylab. Więc tak, natomiast czy w ogóle jest jakieś słowo, których nadużywam? Albo których po prostu świadomie często używasz. Nie. Nie wydaje mi się. Problem w Polsce jest na przykład taki, znaczy w polszczyźnie, że jest mało jednosylabowych wyrazów do rymowania, tak? Dlaczego angielski jest lepszy do śpiewania? Właściwie to jest podstawowa zasada. Mają strasznie dużo jednosylabowych, fajnych na koniec frazy słów, nie? A jak włączysz polskie radio, to właściwie od rana do wieczora jest cień sen, nie? I można oszaleć. Albo dzień sen, tak? Albo cień sen, dzień i tak dalej. Pień czasem, jak ktoś ma odwagę, nie? Tam zarymować. Więc to jest jakby trudność pewna. A tak. Nie wapień, to już za długie. Tak. A czy mógłbyś z perspektywy tych więcej niż kilkunastu już chyba lat pisania piosenek powiedzieć, czy... No przepraszam cię. Nie, tak smutną konstatację. Tak. Nie, właśnie chcę wprowadzić taki wątek optymistyczny. Chciałam cię zapytać, czy ty masz jakąś swoją ulubioną piosenkę? Taką, z której, nie wiem, jesteś szczególnie dumny, którą szczególnie lubisz, którą na tyle lubisz, że zawsze cieszysz się, jak ją wykonujesz na koncertach, jeśli w ogóle masz takie koncerty mieszane, tak, że to nie jest tylko jedna płyta. No, że masz do niej jakiś taki sentyment. Albo że uważasz, że jest szczególnie dobra, udana. To nie zabrzmi za skromnie, ale sporo jest takich piosenek, które uważam, że
dobrze napisałem, że to wyszło. Ja na swoją obronę mam to, że ja właśnie nie słucham swoich nagrań. To znaczy, jeśli już coś... Nie jestem aż takim kabotynem, nie? To znaczy, żeby w domu sobie puszczać swoje płyty. To jakiś idiotyzm zupełnie. Pierwsze, co robisz rano, to tak. Może ja bym tak. Niestety był taki moment, jak moja córka była taka bardzo mała, bo ona się domagała po prostu. I naprawdę więc mnie to krępowało, nawet przy córce, nie? Że to jakieś takie głupie. Ale jest parę piosenek, które napisałem. Piosenka na przykład Warszawa Wschodnia na pierwszą płytę i uważam, że tam się udało wszystko to, co chciałem. Napisałem piosenkę Warzywniak na drugą płytę i też się tam wszystko udało. Napisałem piosenkę Ostatni Dzień Sierpnia na czwartą płytę i o dziwo tam też się mniej więcej wszystko udało, bo mówię też o wykonawstwie, tak? Bo to właśnie piosenka działa w całości. Można napisać genialny tekst, ale coś tam może nie zadziałać na wykonawczo, nie wiem. Gitara może nie być tak fajna, jak powinna być, bo to przecież też nie wszystko ode mnie zależy. Więc tak, tych piosenek jest parę. Zazwyczaj to nie są te, które ludziom się wydaje, że to są. To najlepsze. Tak. Moje myślenie idzie trochę jednak na przekór. I bardzo mnie cieszy, co zdarza się wcale nie tak rzadko, że te nie najoczywistsze i najbardziej popularne piosenki ktoś przychodzi i mówi, że na przykład bardzo czekałem tam właśnie na piosenkę Warszawa Wschodnia, bo mnie wzrusza. To wtedy ja tak się czuję też jakby usatysfakcjonowany tym. A kiedy mówisz takie zdanie, że czujesz, że tam wszystko wyszło w tej piosence, to co to właściwie dla ciebie znaczy? Czym dla ciebie jest dobra piosenka? Piosenka, z której jesteś jakoś dumny? To jest piosenka, której słuchacz musi w nią uwierzyć. Tak? Ja opowiadam często historię w piosenkach, więc musi uwierzyć. Tak, ty jesteś opowiadaczem piosenkowym. Tak, musi uwierzyć w tę historię, którą tam opowiadam. Dwa, musi ze dwa razy poczuć takie ukłucie. No znowu źle zabrzmi, ale jakiegoś piękna, tak? Znaczy takie o kurczę, tu mu wyszło, tak? I na koniec powinna go wzruszyć ta piosenka. Ale wzruszyć w takim rozumieniu, to Sendecki kiedyś napisał, że właściwie w literaturze, a chyba w sztuce w ogóle, najważniejsze jest wzruszenie. Tylko nie w takim sentymentalnym sensie, że tam trzeba pochlipać nad trendowatą, tylko że... Dlaczego, ale byłam pewna, że to powiesz. Okej, to nie wiem, tam nad sprawą Gorgonowej, ale nie wiem, dlaczego dwudziestolecie między wojny mi się włączy od razu, ale że to wzruszenie to jest dokładnie tak, jak źródło słów nam pokazuje, czyli cię porusza, wyrywa cię na sekundę z tego twojego życia, w którym jesteś, tak? Ta sztuka gdzieś cię, gdzie to może być film, to może być piosenka, to może być opowiadanie, no wiadomo. Różne rzeczy. I jeśli słuchacz tak poczuje, że okej, przez chwilę byłem poza tym miejscem, w którym słucham tej piosenki, to znaczy, że to zadziałało. I znowu to jest takie, wszystko jest bardzo trudno definiowalne, to znaczy dla jednego to będzie, dla drugiego nie. Tak? No to tak jak z literaturą. Ja pamiętam, że dla mnie niesamowitym odkryciem był serwis Lubimy Czytać. Jest taki serwis, tam ludzie piszą recenzje książek. Nie zawodowi recenzenci, tylko czytelnicy. To jest bardzo ciekawe, to jest okrutne też dla autorów. Ja już o sobie nie czytam, doszedłem do wniosku, że popadnę w jakieś stany złe. Natomiast tam są wspaniałe rzeczy. Nie? Tam tak sobie, jak właśnie przeczytałem trochę złych recenzji sobie, to stwierdziłem, o co chodzi? No, może ja tak źle piszę jednak. Ale zobaczę na przykład, co piszą tam, wezmę Amionną Babla, nie? No nie można nic złego napisać. Przekombinowane nie wiadomo co. Jedna gwiazdka, nie? Na 10. No i wtedy sobie tak zrozumiałem, że przecież ten człowiek nie ma złych intencji. A on prawdopodobnie sięgnął po tego Babla, żeby być zachwyconym. A się okazało, że przekombinowane nie wiadomo co. I no i tak też jest, myślę, z moimi piosenkami, że dla bardzo dużej
liczbę osób, to może być przekombinowane, nie wiadomo co. No. Ale wierzę, że są tacy, którzy coś tam znaczy nie wierzę, bo to też brzmi no, jakieś takie... To. Wiem to, bo przychodzą na koncerty, więc są jacyś ludzie, którzy podobnie kombinują. No dobrze, to powiedz mi jeszcze w sekrecie. W sekrecie to przy Państwu i internetowej relacji. Tak. W sekrecie, czy napisałeś kiedyś piosenkę, którą uważasz za gniota i się do tego jeszcze możesz przyznać, według oczywiście swoich kryteriów? No to jest ciekawe pytanie, to znaczy, bo napisałem na pewno sporo piosenek, których bym dzisiaj już nie napisał. Po prostu byłem młodszy, byłem wierniejszy równym konwencjom, szczególnie Wawa Muffin, tak? No to był zespół reggae. Jest to pewna konwencja tradycji muzyki jamajskiej, tematyki. Nie wstydzę się tego, nie uważam tego za gnioty. Natomiast po prostu dzisiaj bym już tych piosenek nie napisał, albo napisałbym je zupełnie inaczej. Tak. Czy jest jakaś piosenka? Jest jedna piosenka. Gościnnie wziąłem udział w piosence pewnego zapomnianego już zespołu, w którym wokalistką jest dzisiaj bardzo znana, zresztą Ania Rusowicz, ale ja wtedy nie wiedziałem, że to jest córka zresztą Ady, tak, że to jest Ania Rusowicz, tylko to było na początku w ogóle mojej drogi muzycznej. Grałem wtedy Sound Systemów bardzo dużo i jeszcze nie było chyba Wawa Muffin i one na Sound Systemie ja nawijałem właśnie te jamajskie rzeczy, a one miały taki soulowe przedsięwzięcie, bo to był moment, kiedy wyszły pierwsza płyta Sisters. I wszystkie polskie wokalistki postanowiły śpiewać soul. Jak czarne dziewczyny. Gospel soul. I to była taka piosenka o seksie, więc możecie Państwo sobie wyobrazić, w jaką stronę to szło. I te dziewczyny tam dwie były, one bardzo dobrze śpiewały, natomiast ich tekst był bardzo niedobry. A to, co ja dopisałem, widocznie chciałem jakoś dorównać, no, straszliwy, nie? Znaczy, straszliwie niedobry. Piekielnie niedobry. Mamy nadzieję, że już nie da się tego nigdzie odsłuchać. Da się. Niestety się da, dlatego ja nie mówię, bo wydawało mi się, że to zaniknęło i kiedyś na jakimś spotkaniu właśnie autorskim, czy gdzieś w rozmowie komuś powiedziałem, że na szczęście to znikło. Okazuje się, że nic nie ginie i jest to w internecie, więc nie będę Państwu mówił, bo znaczy no też trudno powiedzieć, że mi się wstydził, ale to jest po prostu bardzo, bardzo złe. Nie wiem, co mi wtedy, może to właśnie ta jakaś seksualna aura, młody byłem i to wszystko mnie jakoś uwiodło. Dzisiaj to już bym raczej na kanapkę poszedł, ale wtedy może mnie to jakoś tak przejęło. Paweł, czy ty odkąd kilka lat temu debiutowałeś jako pisarz, jako autor dłuższych form, zmieniło się jakoś swoje nastawienie, swój stosunek do słów, do tego, jaką one mają wagę, co z nimi można robić, jak się nimi posługiwać? Mówię oczywiście o posługiwaniu się słowami w twórczości. Nie, chyba nie, bo ja pisałem opowiadania od 15 roku życia. Ja po prostu jako tako nauczyłem się pisać w wieku 37 lat. Natomiast pisałem cały czas i poglądy właściwie gdzieś od roku 2000 miałem stałe. To znaczy nie ma nic piękniejszego, nie ma piękniejszego oręża niż słowo, nawet jeśli wszystkie... I okrutniejszego. Tak, nawet jeśli wszystkie te bitwy są z góry przegrane, to po prostu... Tak, ja lubię słowa, w sensie to, co można z nimi zrobić. Różne kolejki, które można poustawiać te słowa. To mnie fascynuje cały czas i właściwie wydaje mi się to najciekawsze na świecie. Ciekawsze niż cokolwiek innego. I właściwie zawsze tak było. A lubisz być słowotwórcą? Bo to też jest coś, co w twoich tekstach jest widoczne, prawda? Jakiś taki rodzaj wynajdywania nowych znaczeń. Natomiast staram się też właśnie nie robić tego na siłę, bo to też można popaść w jakieś takie... Znaczy, można to robić żartobliwie, tak? U sobie jakieś słowo. U mnie to często
wynikało z tego, że w trakcie tam pisania jakiegoś zdania nagle pojawiało mi się słowo, które wiedziałem, że chyba go w polszczyźnie nie ma, ale ono oddaje to, co jest potrzebne, tak? Więc to nie było takie, że ja siedziałem i a gdyby tak gniazdo połączyć z grudką, to będzie gruzdełko. Nie, to raczej nie, nie w ten sposób, tylko tak no to się pojawiało po prostu, tak? No, a nie z próby, nie wiem, naśladownictwa byle śmiana, tak? Bo jak człowiek próbuje, to zazwyczaj mu właśnie wychodzą jakieś potworki, a to tak wyszło. Właściwie jedną piosenkę mam tylko taką, gdzie jakby to było świadome nawiązanie do Tuwima. Na pierwszej płycie jest taki Ludzików, pseudo protest song, on się nazywa Się mi to nie. Tam się mi to nie, się mi to nie, się mi to nie podoba. I tam właściwie są właśnie wszyscy tam jacyś proboszczaki, jacy jakieś się tam pojawiają i tam jest trochę tego. No to było świadomie satyryczne. Boże, czyli napisałem jakąś wesołą piosenkę, się okazuje. Satyryczną nawet. Satyryczną wręcz, tak. W piosence czy w wierszu każde słowo ma swoją bardzo określoną wagę, bardzo się liczy, ma bardzo duże znaczenie. W opowiadaniach można chyba sobie dać trochę więcej luzu. Czy ty czujesz tę różnicę? Znaczy, że możesz sobie na trochę więcej pozwolić jakiegoś oddechu, pisząc dłużej? Nie. Znaczy, moje pisanie jest gęste i nieprzezroczyste. To znaczy, kiedy się pisze stylem tak zwanym przezroczystym, gazetowym, nie wiem, tak jak się pisze część, bo nie wszystkie, nie wiem, tam literatury gatunkowej, tam kryminałów, tak, że ten język ma być po prostu tylko komunikatywny, nie, ta funkcja jakby poetycka zupełnie jest tam gdzieś w tle, to wtedy pewnie tak, ale ja piszę na takiej gęstości, że tam każdy przecinek waży tonę, to znaczy może ważyć, jeśli jest źle postawiony. Nie, niestety nie czuję takiego luzu. Pamiętam, że kiedyś to próbowałem mojej żonie wytłumaczyć i ona właśnie zaczęła podejrzewać, że coś jest ze mną nie tego, bo jej tłumaczyłem właśnie na podstawie jakiegoś zdania, że jeśli się przesunie, to się za wyraz, a był przed wyrazem, bo to była jakaś walka z korektą przy pierwszej książce, że oni mi to się zaczęli przesuwać, bo tak jest gramatycznie. Tak, jest gramatycznie po polsku. No tylko, że mi to burzyło całą melodię strony na przykład. I próbowałem to mówić właśnie wytłumaczyć i ona tak na mnie patrzyła. Więc to też jest tak, że być może to są moje obsesje, ale nie, zupełnie nie czuję. Nie, i w ogóle teraz sobie pomyślałem, że za jakiś czas będę znowu z korektą rozmawiał i teraz mi się zepsuł humor. Czy to oznacza, że jest coś, nad czym pracujesz teraz? Pracowałem do listopada. Od listopada nie pracuję, prawdę mówiąc. Nie piszę nic, ale do listopada przez parę lat pracowałem, więc nie wiem, czy wrócę do tego. No jeśli wrócę, to będzie książka. Tak? Na razie nie wróciłem. Mówisz też o tej ciężkości, o jakiejś takiej wadze słów i powiedziałeś też o tych metaforach, o tej gęstości takiej, która w twoich utworach jest wyczuwalna. Czy ty, gdybyś sam siebie, ja wiem, że to jest takie pytanie takie z gruntu trochę może i retoryczne, bo to nie my siebie jako twórcy, czy ty siebie jako twórca powinieneś klasyfikować, ale pewnie krytycy mają to pole do popisu, żeby gdzieś cię szufladkować, wkładać, opisywać, ale zastanawiam się, czy ty masz takie poczucie, że jesteś takim pisarzem trochę formalnym, to znaczy takim, dla którego właśnie ten rodzaj tych kolejn wyżłobionych, którymi te słowa wędrują, bardzo konkretnych, jest często ważniejszy niż ta opowieść, o której te słowa są? Z jednej strony powiedziałbym, że tak, oczywiście, bo to jest właśnie ta melodia, to jest to, co mnie interesuje. Z drugiej strony nie mam takiego wrażenia, żebym na przykład opowiadał świadomie jakieś głupoty czy błahostki. Więc, tylko po to, żeby się bawić słowami. Tak. To, więc to jakby no, w idealnym
opowiadaniu czy w idealnej książce te dwa światy powinny jakoś współgrać. Oczywiście no to już naprawdę mi nie wypada po prostu oceniać. Natomiast tak, bez wątpienia ja uważam, że prawdziwi pisarze to są ci, którzy z formą coś próbują zrobić. Znaczy mnie nużą absolutnie książki pisane przezroczystym właśnie takim stylem. I to, nie, to jest niezależne od gatunku. Znaczy można napisać bardzo piękny reportaż. To znaczy to nie jest tak, że to tylko literatura tak zwana tam beletrystyka. Musi być, nie, wcale niekoniecznie. Może być esej, może być właśnie reportaż, czy nie wiem, na przykład Wojciech Jagielski wspaniałą ma frazę pisarską, a pisze przecież książki non-fiction, tak? A frazę ma cudowną właściwie taką, która moim zdaniem predysponowałaby go do wszelkich nagród literackich. A wyobrażasz sobie kryminał napisany językiem poetyckim? No tak, no właściwie co to jest Chandler? Chandler to właściwie jest poezja w jakimś sztafarzu kryminału. Tam oczywiście jest jakaś zagadka, ale to właściwie nikt się tam nie przejmuje, jakie są te zagadki w Chandlerze. Ważne jest, co ten Marlowe mówi, jak on opisuje kobiety i właśnie te jego takie, powiedziałbym, wywodzące się z jazzowego, być może nawet slangu porównania. To jest poezja, nie? Chandler to jest absolutnie poezja, co zresztą polscy poeci zauważyli. Była taka książka, tam wiersze inspirowane opowiadaniami Chandlera. Tak. Czyli da się. Powiedziałeś, że nie da się, czy też ty nie potrafiłbyś usiąść i nagle powiedzieć sobie, to teraz wymyślę jakiś nowy wyraz, jakieś nowe słowo, nowe znaczenie. A czy to oznacza, że też nie wyobrażasz sobie albo nie masz takiego sposobu pisania właśnie rzemieślniczego, że siadasz i mówisz, oho, teraz muszę napisać tam, nie wiem, 20 stron, bo mam akurat 2 godziny. Czy jednak masz potrzebę jakiegoś takiego, no nie wiem, nastroju, no nie chcę użyć słowa natchnienia, no ale dobrze, no czegoś, co ci jakby pozwala usiąść i pisać. Czy po prostu 20 minut i 20 minut do wykorzystania? Nie, no ja piszę na natchnieniu. Bez wątpienia. Jestem, ten Jakubowiak miał raz, jestem romantycznym absolutnie pisarzem właśnie. Styl tam Mickiewicz, Słowacki, Norwid, ja. I ja tak myślę, dlatego też nie piszę w ostatnich miesiącach, bo po prostu tego natchnienia nie masz. Nie mam i nie uważam, że powinno się pisać na siłę. Znaczy wszystkie te opowieści takie, są tacy pisarze, ja to szanuję, którzy tam, to wstaje tam 7 rano, prawda, 7:30 już wypiłem kawę i tam do 12 codziennie pracuję, jak Faulkner, który, prawdę mówiąc, już od tej 12 potem był pijany do następnego dlatego musiał ranka. Pracować do 12. Tak. Nie, no to u mnie jest, to, i to natchnienie jest, się pojawia w bardzo dziwnych momentach. Oczywiście to jest tak, że na przykład chyba nie napisałbym pierwszej książki, i w ogóle nie zdecydował się na takie poważne pisanie, gdyby nie to, że nagle zupełnie przestałem mieć czas, bo mi się urodziła córka wtedy. I przez to, że miałem tylko naprawdę godzinę w tygodniu, to już jak miałem tą godzinę, to jakoś to natchnienie się znajdowało, nie? To też jest tak, że wymusza na te... I paradoksalnie w tym roku, czy tam w tych 2 latach, kiedy w ogóle nie miałem czasu, to napisałem mikrotyki. A potem jak miałem więcej czasu, to już gorzej z tym pisaniem było. Ja też prowadzę bardzo niesportowy tryb życia, to znaczy no, w pandemii mniej, ale jednak cały czas jeżdżę na koncerty. Nie mogę sobie właśnie tak zaplanować, że będę codziennie siadał od którejś pisał. Co oczywiście może byłoby zbawienne, ale też znając mój temperament, to ja jestem właśnie raczej takim orety teraz. Czy jakieś takie błyski. Tak. A czy w takim razie masz, nie wiem, jesteś takim typem notowacza, że masz jakiś notes, w którym jak jest ten błysk, a nie da się tego zapisać, bo coś innego robisz, to notujesz? Tak. To znaczy kiedyś to były zeszyty i długopis, znaczy ja wszędzie chodziłem, albo tam właśnie jakiś taki notatnik. Teraz prawdę mówiąc smartfon jest najwygodniejszym narzędziem. Ja dokładnie rzecz biorąc, żeby nie zapomnieć, że coś tego, to wysyłam do siebie maile.
To znaczy zapisuję sobie tam pomysł, czasem stronę, czasem dwa słowa i wysyłam to do siebie mailem. W ostatnich latach z adnotacją słownik, bo piszę słownik, więc znaczy pisałem, bo już nie piszę, ale pisałem. Więc tam przez te ostatnie parę lat z adnotacją słownik. I potem tam wracałem sobie do domu i co tam do tego słownika? No nie, głupie, dobra, wyrzucam. Albo okej, to jest ciekawe i coś z tym można robić, więc tak. Ale wyobrażam sobie, że taki notes może być też takim miejscem, do którego się co jakiś czas zagląda, robi taki trochę przegląd tego, co tam jest. Bez względu na to, jaką on ma formę, czy elektroniczną, czy taką analogową. I właśnie sobie myśli, tu coś ciekawego, może by coś z tym zrobić. Albo Marysia Peszek na przykład mi kiedyś powiedziała, jak z nią rozmawiałam właśnie na ten sam temat, na który dzisiaj my mówimy, że ona ma notę z ulubionymi słowami. I sobie tam zapisuje różne słowa, które jej się w danym momencie życia jakoś szczególnie podobają albo z jakiegoś powodu do niej trafiają. I czasem to jest taki notes, który właśnie jej pozwala znaleźć rodzaj jakiegoś takiego punktu zaczepienia właśnie w tych słowach. Znaczy, słowa to ja chyba mam w głowie, pamiętam, ale już jakieś pomysły, szlagworty, tak, przy pisaniu piosenek to bardzo często jest. To znaczy ja sobie zapisuję zbitkę czterech słów, która mi się podoba, która po prostu działa z jakichś powodów rytmicznych albo coś tam ciekawego udało się przenieść. Pamiętam, że tam właśnie do Karwowskiego to był ten zapis tego dziwnego dialogu przed klubem, tak? Że szmogę od pana ogień i to miałem zapisane gdzieś tam. Tak, i potem często jest. Nie zawsze, ale czasem jest tak, że pracujemy nad płytą, tam już coś zrobiliśmy muzycznie. I ja myślę, trzeba by może napisać jakieś słowo, to lepiej jak piosenka ma słowa. I wtedy sięgam do tego właśnie elektronicznego notesu, tak naprawdę do tych maili, bo ja z kolei jak coś ma być ukierunkowane na piosenkę, to mam takie adnotacje tekst i wpisuję sobie tekst w wyszukiwarce w Gmailu i patrzę tam, czy coś nie pasuje. I czasem ci pasuje. I nierzadko się zdarza, tak, że pasuje. Oczywiście ja piszę teksty też absolutnie niekonsekwentnie, to znaczy zdarza mi się pisać do szuflady, znaczy napisać cały tekst bez muzyki zupełnie. Zdarza mi się napisać przed wejściem do studia. Piosenkę do stu na przykład napisałem w jakieś 5 minut, bo już po prostu mieliśmy wtedy wynajęte studio, to drogo kosztowało i chłopaki mówią, weź Paweł, musisz po prostu. Siadasz i piszesz. Tak, i ja miałem właśnie tylko w głowie, że do 100 tysięcy beczek naszych łez podaj mi rękę. Właśnie tyle miałem, a całą resztę napisałem w 5 minut przed wejściem do studia. I pamiętam, że też byłem przekonany, że to jest jakaś wierutna bzdura. Się okazało, że to jest najpopularniejsza z tej płyty piosenka, która w ogóle gdzieś tam otworzyła też nam rozgłośnie radiowe i tak dalej, więc no tak bywa. A czy tobie się pisze poza takimi błyskami, czy sytuacjami pewnego przymusu twórczego, czy tobie się pisze ciężko, czy lekko? Masz tak zwaną lekką rękę, lekkie pióro? Czy jednak jesteś jak Flaubert, który jak napisał jedno zdanie, to już kończył dzień pisania, bo uznał, że to zdanie musi poleżeć i musi jeszcze je przemyśleć wielokrotnie? Nie, no ja piszę właśnie na takim, na natchnieniu, na pewnym takim transie, szczególnie prozę, bo tam z piosenkami to różnie bywa i dopóki czuję, że to działa, że klekocze mi w tym mózgu, te słowa mi klekoczą, to idzie. I to czasem jest 5 minut, a czasem potrafi być i pół dnia. To różnie bywa. Natomiast zazwyczaj w pewnym momencie czujesz, że klekot się skończył i zaczynasz pisać bzdury, zgubiłeś ten rytm i przestajesz. Oczywiście ten klekot potem na samego dnia trzeba poprawić. Bo to tak jest. Natomiast on pewien rytm zazwyczaj utrzymuje i to jest tak, więc nie mam lekkiego pióra w takim sensie, że mogę sobie właśnie w każdej chwili usiąść i coś tam napiszę. Tak. Nie mógłbym być na przykład stałym felietonistą albo dziennikarzem, który potrzebuje jednak właściwie codziennie, tak? Czy tam dwa razy w tygodniu napisać coś z sensem. Tak bym nie umiał, bo ja nie wiem, kiedy to będzie. Natomiast z drugiej strony, kiedy już
lecę ze szwungiem, no to to jest lekkie. To już dżadża mi dyktuje słowa, ja tylko zapisuję. To jest ten. Tylko no, problem jest z tym, że ten szwung się pojawia nie tak często, jakby człowiek chciał. No. Tak. Czyli nie mógłbyś być Remigiuszem Mrozem polskiej piosenki? Więcej, nawet bym nie chciał. Ja przypominam Państwu, szczególnie tym, którzy nas oglądają, że jest możliwość zadania Pawłowi pytania. I ja dwa takie pytania mam, które Ci teraz chciałabym zadać od Dobrze. Pana Marka i Luki Łuki. Ale Państwa również do tego zachęcam. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę dajcie taki tylko sygnał podnosząc rękę najlepiej i pojawimy się z mikrofonem. Ale to teraz daję chwilę do namysłu i zaczynamy od Luki Łuki, dobra? Dobra. Czy istnieje ulubiony autor książki, zespół, a może konkretny utwór, książka, jak rozumiem, w Twoim życiu? To jest właściwie pytanie, które się zadawało, były takie zeszyty w moim dzieciństwie, one się nazywały albo Trele Morele, albo tam jeszcze drugie jakieś było określenie. Ja też to pamiętam, tak. Choć nie pamiętam nazwy, tak, ale rzeczywiście tak. Tam były takie... Złote myśli, tak. Złote myśli albo Trele Morele i tam się wlepiało sreberka od zagranicznych cukierków, ale były też takie pytania tam... Ulubiony chłopak z klasy, czy tam dziewczyna z klasy, ulubiony zespół i tego. I wtedy to miało sens, to znaczy, bo się miało 10 lat. No, kiedy ma się lat więcej niż 20, chyba nie ma się ulubionego jednego zespołu, bo ja oczywiście mogę coś tutaj powiedzieć, tak. Lubię zespół The Fall. W ostatnich miesiącach to jest pewnie mój ulubiony zespół. Natomiast no, równie dobrze mógłbym tych zespołów wymienić, nie wiem, tam strasznie dużo jest dobrej muzyki. Nie? Tak samo strasznie dużo jest dobrej literatury jednak. Tam parę tysięcy lat ludzie się starają pisać, więc tam wychodzi co pewien czas. Tak? I tego. Gilgamesz to jest mój ulubiony. Dobra, to ja spróbuję... No, tak, nie umiem odpowiedzieć. Oczywiście nie chcę obrazić pytającego, bo rozumiem, jaka intencja za tym idzie, natomiast no, nie da to, się. To może zróbmy tutaj przecinek. Ja spróbuję to pytanie zadać trochę inaczej. Co jest w tej chwili w twojej głowie z literatury, którą czytasz? Co cię jakoś zachwyca, irytuje, coś, co zaprząta twoje myśli? Czemu poświęcasz czas, jak go w ogóle masz? Najgłupiej, bo zapomniałem nazwiska. Natomiast to jest ta duńska pisarka, która wyszła w czarnym. To są wspomnienia z Kopenhagi. Trylogia kopenhaska. Tak, trylogia kopenhaska, tak. Tak, to była taka rzecz, która w ostatnich zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Fantastyczne, to w ogóle ten majstersztyk. I zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Natomiast ja od listopada bardzo mało czytam. To tak muszę się... W twoim życiu w listopadzie? No dużo takich rzeczy też... Nie chcę gadać o tym. Rozumiem. Okay. I czytam mało. Nie obejrzałem chyba też żadnego filmu całego od dawna, od paru miesięcy, więc też nie umiem nic na ten temat powiedzieć. Słucham dużo The Fall. Tak. Żałuję, bo oni byli na koncercie w Polsce parę lat temu, a wtedy jeszcze nie byłem takim fanem The Fall, a przecież mogłem być, bo oni od lat 70. grają. No ale niestety już nigdy nie pójdę, bo ten Mark S. Smith, on umarł, więc słucham tak trochę za karę, że nie poszedłem na ten koncert. Polecam Państwu zespół The Fall, to fantastyczny zespół. Polecam, a ja mam pytanie jeszcze od pana Marka, które jest chyba trochę bardziej filozoficzne. Czy z grzebania w historii wynika dla ciebie coś dla przyszłości? Rozumiem, że to pytanie odnosi się, bo ono tutaj pojawiło się kartce, do tego, co mówiłeś o czasie. Ja po prostu nie wiem, co odpowiedzieć. To znaczy w tym sensie, że w ogóle nie wiem, czy mnie interesuje jakaś przyszłość i robienie czegoś dla przyszłości. Znaczy jakieś takie... To jakaś taka kategoria podejrzana mi się wydaje. Ja w ogóle lubię, już poza wszystkim innym, to znaczy niekoniecznie musi mi się przydawać do pisania. Ja w ogóle lubię się zajmować takimi rzeczami. Przez parę lat pisałem tę książkę, którą przerwałem
pisanie jakiś czas temu i ona właściwie polegała też na lekturze głównie, na szukaniu różnych rzeczy i to było wspaniałe, tak? A w dodatku takie były poboczności mnie interesują, więc to nie było głównonurtowe czytanie tam jakichś, nie wiem, XIX-wiecznej prozy, tylko czytanie na przykład ogłoszeń z gazet warszawskich tam z przełomu wieków. I to wspaniałe. No, to znaczy, trudno mi sobie wyobrazić lepiej spędzony dzień niż czytanie tych ogłoszeń XIX-wiecznych. Tak, to wspaniałe przecież. To jest, ja w ogóle, gdyby nie kretyn, który mnie uczył w liceum historii, to pewnie byłbym historykiem. Mhm. I to w ogóle też może ja sobie jakoś nadrabiam to, co straciłem. To. A czy ty uważasz się za trochę nie dzisiejszego? Myślisz o sobie czasem tak, że jestem taki trochę nie dzisiejszy? Pewnie tak, ale zawsze to też mi się wydaje takie trochę bufonowate. To znaczy bardzo często tak mówią o sobie tacy kolesie, którzy w ogóle za dużo patrzą w lustro, nie? No tak jestem. Taki jestem nie dzisiejszy, prawda? Dziś ludzie to tego nie umieją poszetki włożyć. Tak. Nie, to w ogóle nie jest moje myślenie. Natomiast... Ja bardziej myślałam chyba o takim sposobie natomiast patrzenia ja na Natomiast ja jestem świat. W pewnym sensie dwutorowy. Mhm. Jestem bardzo nowoczesny, używam, dużo siedzę w internecie, dobrze używam tych społecznościowych. Czyli to nie jest tak, że piszesz na starej maszynie? Nie, zupełnie nie. Natomiast z drugiej strony no jestem gdzieś zanurzony właśnie, nie wiem, w XIX wieku dosyć mocno w historii i tak dalej. Tylko czy to jest nie dzisiejsze? No nie, to jest rodzaj... Zainteresowania, hobby, tak. Oczywiście są rzeczy, które są już poza moim tym horyzontem myślowym, bo jestem stary. No, ostatnio właśnie, kiedy już wiedziałem, że będzie płyta niedługo wychodzić, postanowiłem sprawdzić, o co chodzi z TikTokiem. Że jest TikTok, nie? I że może to tam da się też promować po prostu muzykę. No i ten TikTok, on mi tam proponował różne rzeczy, bo on tak ci proponuje. No i ja po trzech dniach jednak nie dałem, znaczy... Nie dałeś rady? Nie rozumiem. Nie rozumiem, nie? Znaczy, o co chodzi, że stoi... A co ci takiego proponował? Że stoi dziewczyna i jest jakiś tekst piosenki hip-hopowej, nieważne jakiej, bo to, ona głupia akurat była, ale to nieważne. Jest tekst ten i ona przez jakieś tam 30 sekund udaje, że śpiewa tą piosenkę i przy tym tam porusza swoimi częściami ciała, które zazwyczaj angażują spojrzenia mężczyzn. I właśnie to jest tyle. Znaczy tam i... Ja trochę nie zrozumiałem. Znaczy, jeśli to miała być pornografia, to za mało, a jeśli to miało być jakikolwiek artystyczne czy ciekawe, no to też nie. I to za dużo. Tak, tylko, no tak. No tylko, że to ogląda, nie wiem, tam 17 milionów osób, tak? Ten filmik. I no ja się przyznaję, że ja po prostu tego nie rozumiem. Czyli Pablo Pawo nie zobaczymy na TikToku. Nie, ja mam tam nawet konto, nie? I tak wymyśliłem, że właśnie... Ja tam będę siedział i może czytał książkę czy coś, nie? Przez tą minutę. A potem sobie właśnie myślałem, że to właśnie są ci kolesie, co za dużo patrzą w lustro. To oni by wpadli na taki pomysł. Więc nie, no mam tam konto, ale nic nie robię, nie? Tam, Czyli czekasz pewien czas patrzę na tę dziewczynę, ona ładna jest. Znaczy tych dziewczyn jest dużo oczywiście, różnie. Ale tak nie kłam. Teraz mi kolega jeden powiedział, że jest jedna fajna osoba na TikToku. Na te, tam ile jest? 100 milionów pewnie. Że jest jedna fajna osoba, że jest taki chłopak z Kanady, który z różnych filmów i reklam, jak w tle w telewizorze jest jakieś wydarzenie sportowe, to on robi takie śledztwo, co to jest za wydarzenie. Na podstawie tam koszulek i tego. I na przykład jest tam jakiś serial niemiecki z lat 80., on to zobaczył i w tle jest mecz. I on tam dochodzi, że to jest Leverkusen z FC Nürnberg. 1981 rok, Puchar Niemiec 4-2. No ale zobacz, ale to tak. Wiadomo też, dlaczego cię to zaciekawiło, tak? Tak. Historia, no, grzebanie tam tak, w jakiejś... Tak, to mi się spodoba. Natomiast no, widzę, że głównie się udaje, że się śpiewa nie swoje piosenki na tym TikToku i nie rozumiem. Nie, znaczy ten mini playback show... Czyli jak zobaczymy ciebie śpiewającego jakąś piosenkę Majki Jeżowskiej, to znaczy, że się przekonałeś. No tak, tak. Nie, ja w ogóle kiedyś wygrałem mini playback show w podstawówce. To
Śpiewałem Karin Stanek, Malowana lala. Tak. A to był ten świetny pomysł, przebierzmy się za babę, nie? Czy państwo mają jakieś pytania? Jest pytanie. Gdzie przebiega granica między Pablo Paweł a Pawełem Sołtysem? Bo tutaj jakoś była zarysowana jednak, że te mądrzejsze to do Pawła Sołtysa. Nie, to może aż tak nie. Ja bez wątpienia chciałem, wydając książkę, nie chciałem, żeby ona była w żaden sposób promowana jako książka muzyka. Wokalisty Pablo Paweł. Co oczywiście się udało w tym sensie, że wydawnictwo tego nie promowało, ale oczywiście kto miał wiedzieć, ten wiedział. No, to takie mamy czasy, że to się nie da ukryć, tego typu spraw. Natomiast mi bardzo zależało, żeby mnie oceniano jako pisarza. Lepiej bądź gorzej. Natomiast nie przez pryzmat właśnie, że bardzo dużo muzyków teraz wydaje książki. Nie? Zazwyczaj są to jakieś tam wspomnienia albo moje porady dla was, drodzy ludzie, prawda, jak żyć. Tak, nie wiem, dlaczego akurat muzycy, znam paru muzyków. Moim zdaniem muzycy nie powinni doradzać, jak żyć, ale to jest jakby inna kwestia. Ja chciałem być pisarzem prawdziwym, dlatego jest ten rozdział. W ogóle, kiedy zaczynałem działalność muzyczną, ja w ogóle debiutowałem jako pisarz wcześniej. Jako dwudziestolatek w magazynie Studium. Była taki miesięcznik w Krakowie wychodzący przy Polonistyce Krakowskiej. Ja tam wysłałem opowiadanie, oni mnie wydrukowali. Byłem na pierwszym roku studiów, a pierwszą płytę wydałem dużo później. Miałem 27 lat, kiedy wyszła pierwsza płyta. Byłem już starym koniem. Więc ja miałem takie założenie, że ja to Pablo Paweł zupełnie odetnę i ludzie nie będą wiedzieć, że Paweł Sołtys i będę jak Pessoa, tak? Miał dwa zupełnie różne ten. No, okazało się, że w dobie społecznościowych to jest nie do zrobienia, a w dodatku zdradził mnie mój przyjaciel i wydawca. Na pierwszej płycie z jakiegoś powodu, nie dopilnowałem tego, napisał Pablo Paweł, Paweł Sołtys, debil. No i niestety ludzie to wiedzą. Bo najfajniej by było, żeby to w ogóle było odcięte. To by w ogóle najbardziej by mi pasowało. Nie? A najchętniej to jeszcze w ogóle bym zrobił jeszcze trzecią postać do jeszcze innych rzeczy, ale to też się nie udało. Możesz jeszcze próbować. No może będę. Tak właśnie w ostatnich miesiącach już mi się nie chce próbować, ale gdzieś ta myśl jest. Ja mam jeszcze dwa pytania i cały czas państwo też mają szansę jeszcze zapytanie zadać. Pytanie od pana Wojtka. Czy według ciebie twoje teksty i opowiadania są tłumaczalne na inny język? Czy chciałbyś, żeby były przetłumaczone? Bardzo chciałbym. To jest moje marzenie i oczywiście pojedyncze opowiadania były drukowane na kilka języków, na przykład na chiński. Naprawdę? Tak. Dobrze, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Wyszła taka książka The Best European Fiction 2019. Z jakiegoś były fragmenty mikrotyków? Tak, z jakiegoś powodu oni tam wzięli jedno opowiadanie moje. A to wydaje uniwersytet jakiś amerykański, już nie pamiętam, ale taki z tych poważniejszych. I Chińczycy to od razu tłumaczą na swoje co roku. Taki mają po prostu cykl czy umowę. Więc wyobraziłem sobie jakiegoś mężczyznę czy kobietę, ale akurat mężczyznę sobie wyobraziłem, który siedzi gdzieś, nie wiem, w Szanghaju powiedzmy i czyta, to dokładnie było opowiadanie o tam Marku z Grochowa, który pił dużo piwa i się boksował. I to mi się wydawało tak abstrakcyjne i wspaniałe, że ktoś w tym Szanghaju siedzi. Pewnie jedna osoba, no bo kto to czyta tam, nie? To jakaś nisza, ale podejrzewam, że jedna osoba mogła się znaleźć. Która przeczytała. To wspaniałe. Natomiast tak wracając do meritum, moja proza jest bardzo trudna do tłumaczenia. Znaczy, podejrzewam, że bardzo łatwo można zgubić wszystko, co w niej jest ciekawe. I to nie wynika z jakiegoś mojego wielkiego mniemania o tej prozie, tylko ona jest tak skonstruowana po prostu na takich zapętlających się, gęstych Czy ona też jest skonstruowana na pewnym kontekście, wydaje mi się. Tak, jest dużo. Ja na przykład nagminnie rozbijam frazeologizmy,
od środka je rozmontowuje i tak dalej. Więc no, trzeba by tego bardzo pilnować. Natomiast tak, to jest moje marzenie. Myślę, że w ogóle nie ma dla pisarza większej nobilitacji niż jak przyjdzie jakiś fajny piesek. Niż jak jest tłumaczony za granicami. Ja krótko mówiąc zazdroszczę wszystkim koleżankom i kolegom, którzy mają więcej tłumaczeń. Zawsze jak gdzieś tam się pokazuje, że jest w Rumunii tłumaczenie, to moja pierwsza myśl jest taka, a cholera mnie nie, sukinsyny. Więc tak, jeśli czytają, znaczy słuchają mnie teraz jacyś wybitni tłumacze, to ten... Jestem na open. Tak. To na koniec ode mnie pytanie, znaczy ode mnie, ale to jest pytanie płynące od naszych widzów. Bardzo proszę o kilka poetyckich inspiracji. Najchętniej polscy poeci współcześni. Ojej. Polscy poeci współcześni. To niech będzie Konrad Góra, Marcin Sendecki, Ilona Witkowska, no niech będzie ta trójka, bo to oczywiście można by tam, jest dużo niezłych, ale to takie mi się wydaje, że ta trójka, każdy z nich jest bardzo, bardzo wybitną poetą. Tak. Bardzo dziękujemy. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Ja też przypominam, że Pawła nie wypuścimy stąd, dopóki nie podpisze kilku książek, więc jeśli ktoś marzy o autografie na mikrotykach albo na nieradości, to też jest taka możliwość. Można książkę kupić szybciutko u nas w księgarni internetowej i za chwilę ją podpiszemy. Można też jeszcze zadać ostatnie pytanie, a jeśli nie, to ja będę powoli mówiła dobranoc. Bardzo ci, Paweł, dziękuję. To ja dziękuję bardzo za tą rozmowę. Jakoś się rozkręciliśmy, tak? Bałem się, że będzie... Że będzie trudno, ciężko. Że chmurno, tak, bo taki dzień też... Ale właśnie chciałam też powiedzieć, że byłeś dowcipny i to w ogóle przeczy twojemu myśleniu o sobie jako o smutnym człowieku. To wynika po prostu z mojej dużej inteligencji. Skromny, przystojny, dowcipny, inteligentny Paweł Sołtys. Dziękuję.